Siemianowice. Legendy o początkach miasta. Gdzieś na Górnym Śląsku, ale dawno, dawno temu, było miejsce obfitujące w różnorodną roślinność. Były to bardzo dobre tereny rolnicze. Oprócz owsa, pszenicy i ziemniaków rosło wiele ziół, wrzosów i koniczyny. Między polami kryły się liczne jeziora, mniejsze stawy, glinianki, gdzie woda zbierała się w zagłębieniach po wykopanej glinie, oraz sadzawki, czyli miejsca, gdzie osadzała się woda deszczowa i topniejący śnieg. Stawy i jeziora były pełne ryb, takich jak szczupaki i karpie. Powietrze niosło dźwięk rechotu żab, szelest przebiegających traszek i trzepot skrzydeł ważek. Legendy mówią również o utopkach, czyli wodnych demonach, które według wierzeń zamieszkują okolice stawów, rzek i innych akwenów wodnych na Górnym Śląsku. W takim właśnie miejscu powstawało miasto Siemianowice Śląskie. Początkowo było małą wioską. Niektóre opowieści mówią, że nazwa pochodzi od 7 chat, które dały początek osadzie. W tamtych czasach na Śląsku tworzono nazwy osad, dodając końcówkę ice, więc nazwano to miejsce Siedminowice lub Siedmiowice. Inne opowieści przekazują, że o tym miejscu mawiano Ziemia Nowa. Znaczyło to ziemię wydartą w wodzie i pierwotnie nazywano wioskę Ziemianowice. Stare niemieckie kroniki opowiadają o 3 słowiańskich bracia z imionami Michael, Matthias i Simon. W języku polskim ich imiona brzmiały Michał, Maciej i Szymon, który w większości przekazów brzmi jako Siemion. Założyli oni 3 sąsiadujące osady, noszące nazwę od ich imion – Michałkowice, Maciejkowice i Siemianowice. Z biegiem czasu obszary te połączyły się, dając początki miastu Siemianowice Śląskie. Jeszcze inna wersja opowiadała o 3 braciach, ale 3 z nich miał na imię Jakub. W tej opowieści 3 bracia wyruszyli ze swoich osad na wojnę, w której zginęli. Na ich cześć nazwano osady, które założyli – Siemianowice, Michałkowice i Jakubowice. I taka wioska była kiedyś na starych mapach. Wszystkie te legendy, nieco różne od siebie, łączy jedno – miejsce. Piękne zielone tereny i zbiorniki wodne pełne ryb. Dalsze opowieści mówią o Siemianowicach jako o niewielkiej wiosce dostarczającej ryby i kwiaty na dwór księcia bytomskiego. Podaruj mi proszę wirtualną kawę i wspieraj moją pasję do tworzenia edukacyjnych treści dla dzieci. Link w opisie.